Cześć kochani, witam Was gorąco w kolejnym odcinku Smakowitych Dań. Moją dzisiejszą propozycją są kotlety z kalafiora z dodatkiem pieczarek, cebuli i natki pietruszki. Jest to bardzo proste i szybkie w przygotowaniu danie, ciekawa alternatywa dla mięsa, świetny pomysł na smaczny i sycący obiad. Zapraszam do oglądania filmiku. Umyty kalafior dzielimy na mniejsze różyczki. A następnie gotujemy do miękkości w osolonym wrzątku. Ugotowany kalafior odcedzamy i studzimy. Następnie oczyszczone pieczarki razem z trzonkami kroimy w kostkę, a czerwoną cebulę drobno siekamy. Drobno siekamy również natkę pietruszki. Na patelnię z niewielką ilością rozgrzanego tłuszczu wrzucamy posiekaną cebulę i chwilę rumienimy. Dodajemy pieczarki oraz natkę pietruszki i wszystko krótko podsmażamy, od czasu do czasu mieszając. Następnie ugotowany, wystudzony i odsączony z wody kalafior przekładamy na płaski talerz i rozgniatamy widelcem, po czym wrzucamy do miski. Dodajemy podsmażoną cebulę z pieczarkami i natką, jajka i całość doprawiamy solą, czarnym pieprzem oraz czosnkiem granulowanym. Wszystko razem łączymy. Na końcu wsypujemy bułkę tartą i jeszcze raz całość mieszamy. Z przygotowanej masy formujemy w dłoniach niewielkie kotleciki i obtaczamy je w bułce tartej. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu kotlety odsączamy na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.